Krzysztof Szmagier, Wisior, czyta Bronisław Cieślak. Część dziewiąta. Fotograf pochylił się nad łóżkiem, robiąc zdjęcia Denata w różnych ujęciach. Co chwila błyskał flesz. Borewicz rozglądał się po pokoju. Trudno było mu wyłowić jakiś istotny szczegół w panującym wokół bałaganie. Jego uwagę zwrócił wreszcie zwitek przekazów pocztowych w szufladzie. Były adresowane tym samym zamaszystym pismem, które już kiedyś widział. Wziął jeden z odcinków do ręki i rozprostował. Nazwisko Czudraś było wyraźne. Podał przekaz Zubkowi. Zubek wziął go ostrożnie do ręki i przysunął blisko twarzy, by dokładnie odczytać. Pokręcił z niedowierzaniem głową. — Mamy dobroczyńcę, ciocię Czudrasiową — powiedział Borewicz z przekąsem, wskazując na łóżko. Podszedł bliżej. Przyglądał się, jak sanitariusze wkładają zwłoki Tymoskiego do plastikowego worka. Jest w koszuli, drzwi mają trzy zamki, łańcuch i wizjer. Znał tego, którego wpuścił do mieszkania. — Ktoś ze wspólników? — zapytał Zubek z powagą. Borewicz stał zamyślony. — Poszukajcie mi jakiegokolwiek zdjęcia Tymoskiego — rzucił do kręcących się po pokoju milicjantów z ekipy kryminalistycznej. — Coś tu musi być, byle nie od pierwszej komunii. Borewicz wszedł do gabinetu, zdjął kożuch i położył go na krześle. Czuł jeszcze chłód zimowego poranka. Na stół rzucił kilka zdjęć Tymoskiego. I kasjerka, i kierownik jubilera są pewni, że to nie Tymoski, strzelał w sklepie, powiedział. — A co to? Spojrzał na drzwi do pokoju obok. Stojący w drzwiach Zubek sprawiał wrażenie człowieka oczekującego pomocy. Westchnął bezradnie. Kręci, oczami przewraca, dekolt mi pokazuje. Nic nie mogę z niej wydusić, zaczął proszącym tonem. Może wy spróbujecie? Borewicz zamknął za sobą drzwi. Stanął i spojrzał groźnie. Przy stole siedziała markiza. Spoglądała na porucznika z drwiną. — Nie chcesz mówić? — zapytał ostro. W tym pytaniu zabrzmiała pogróżka. — O czym my mamy mówić? — prychnęła. — O życiu? O seksie czy o śmierci? Borewicz zmierzył ją wzrokiem. Wyraźnie denerwowało go zachowanie dziewczyny. — Nigdy nic nie wiecie — rzucił przez zaciśnięte zęby. Chodzące królewny śnieżki po siedmiu skrobankach. Złapał futro z lisów, które markiza niedbale rzuciła na krzesło, cisnął nim w dziewczynę, brutalnie złapał ją za łokieć, aż zapiszczała. — Ubieraj się — powiedział ostro. — Zaraz zobaczysz kawałek życia, o którym będziemy rozmawiać. Pchnął drzwi. Powiało chłodem. Weszli do kostnicy. Markiza wyrywała się przerażona, zasłaniając oczy. Pod ścianą stały nosze. Na jednych leżał mężczyzna w podartym, zakrwawionym ubraniu, ofiara wypadku. Obok, przykryte niezbyt dokładnie prześcieradłem, leżały nagie zwłoki innego mężczyzny, dalej następne i jeszcze jedne. Sala pełna była nieboszczyków. — Nie, nie chcę! — krzyczała markiza, wyrywając się Borewiczowi. Prawie jej się udało, ale porucznik w ostatniej chwili złapał ją za rękę i przytrzymał. Dziewczyna odwracała przerażoną twarz, by nie patrzeć. Borewicz na siłę dociągnął ją do noszy. Lewą ręką odkrył prześcieradło. — Poznajesz? — zapytał ostro. — No popatrz się uważnie. To właśnie życie. I to, w którym tkwisz po uszy. Twarz Tymoskiego była wykrzywiona okropnym grymasem. Oczy szeroko otwarte. Markiza szarpnęła się. Krzyknęła przestraszona. — Nie! — błagam. Znowu próbowała się wyrwać Borewiczowi. Porucznik szarpnął ją i popchnął w róg sali. — Przypatrz się, dobrze! — krzyknął. — Już wiesz, o czym będziemy rozmawiać? Poznajesz go? A może chcesz tu leżeć? Znają cię! — wysyczał jej do ucha. — Ty też ich widziałaś wtedy wieczorem. — Znają cię! — powtórzył. Markiza przytulona do ściany nie mogła opanować szlochu. Borewicz złapał ją mocno za rękę i odwrócił do siebie. Stanęła, oparta plecami o ścianę. Oczy miała zamknięte, by nie patrzeć na trupy. — Wszystko, dokładnie — polecił. — Co działo się tamtego wieczoru? Minuta po minucie, chyba że chcesz tu leżeć. Markizą wstrząsały spazmy,
Nie otwierała oczu. Otuliła się futrem, jakby miało ją ochronić przed chłodem kostnicy i tym, co tu widziała. Był jeszcze jeden, taki łysawy. Miał dostać tego wieczoru od niego, wskazała miejsce, gdzie leżał Tymoski, jakieś pieniądze. A ten wisior, zaczerpnęła powietrza, to Gabor ukradł mu z kieszeni temu, wskazała powtórnie na zwłoki. Widziałam. Zaczęła się trząść. Borewicz puścił jej rękę. Markiza w popłochu uciekła. Przez zakratowane okno wpadały wąskie smugi światła. Borewicz siedział przy stoliku. Po raz kolejny przyjechał na widzenie do więzienia w Sztumie. Wyciągnął z kieszeni fotografię Tymoskiego. Podsunął Czudrasiowi. Pierwszy raz widzę tego człowieka. Wzruszył ramionami więzień. Porucznik patrzył przez chwilę badawczo. Wreszcie schował fotografię do teczki. Po pierwszym, żona panu doniesie, że już nie otrzymuje przekazów. Pański kumpel, ten z Walterem kaliber 7,65, którego pan tak kryje, załatwił dobrą ciocię, powiedział z przekąsem. Do widzenia, wstał. Czudraś poderwał się. Chwileczkę, złapał Borewicza za ramię. Ja tego patafiana ze zdjęcia naprawdę nie znam. Wcale pana o to nie posądzałem. Sprytny szef nie zawierał znajomości z facetem zwerbowanym na jeden skok i z góry przeznaczonym na odstrzał. Ale było obiecane, a? Że w razie wpadki zaliczka dla rodziny co miesiąc, a reszta po wyjściu na wolność. Raczej stwierdził niż zapytał. Czudraś skinął głową. Przygnębiła go ta wiadomość. — No, to nie ci — powiedział lekko Borewicz. — Kto pana wtedy zwerbował? Zna pan nazwisko, adres? Czudraś usiadł i wbił oczy w blat. — To on miał się zgłosić — powiedział zrezygnowany. — Zna mój adres. — Taki łysawy facet. Chodził w lustrzanych, słonecznych okularach. Borewicz usiadł. Otworzył teczkę. — Ułożymy portret pamięciowy. Pomoże mi pan? — W tym momencie otworzyły się drzwi celi. Wszedł wartownik. Nachylił się nad porucznikiem. — Telefonogram do pana — powiedział półgłosem. Położył kartkę papieru na stoliku. Borewicz szybko przebiegł ją wzrokiem. — Zawiadomić 07. Ujęto Gabora. Koniec części 9. Przejdź do części 10.